Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 303. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 303, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów. Za poprawką opowiedziało się 172 posłów. Przeciwnego zdania było 262 posłów. 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.